Adriana Matkowska już się zbliża do nas. Zanim wejdzie, to ja powiem, pokrótce opowiem. Adriana jest konsultantką psychobiologii i ajurwedy, zielarka, a także naturoterapeutka z długoletnim stażem. A dziś przedstawi nam temat psychobiologia, medytacja rozwiązująca konflikty biologiczne. Zgadza się? Więc przywitajmy Adrianę brawami. Ja już przekazuję mikrofon. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Do tego wszystkiego chciałabym jeszcze dodać, że prowadzę terapię, dźwiękoterapię kamertonami i misami tybetańskimi. Tutaj wzięłam książkę też związaną z psychobiologią. Moim celem tutaj dzisiaj jest, żebyście się Państwo zarazili tą psychobiologią i tym, żeby się zająć samym sobą i żeby dochodzić do samego siebie. Zanim przystąpimy do tej medytacji, która jest narzędziem, ta medytacja ma na celu rozwiązanie konfliktu biologicznego związanego z odrzuceniem, z poczuciem odrzucenia, dlatego że ja wychodzę przynajmniej z takiego założenia, biorąc pod uwagę moje doświadczenia z klientami i swoje własne, że każdy z nas to ma. Więc takie narzędzie chciałabym Wam dzisiaj dać, żebyście sami mogli podziałać tak naprawdę na różnych obszarach, czyli taka medytacja może być wzorcowa, pod nią można sobie wsadzić jakikolwiek konflikt. Może to być konflikt braku, braku czegokolwiek, czy braku miłości, czy braku finansów, zdrowia. Ale zanim przystąpimy do tej medytacji, chciałabym Was trochę przybliżyć do tematu psychobiologii. Czym ta psychobiologia się zajmuje? Tutaj może jeszcze na marginesie powiem, w związku z tym, że jestem współtwórczynią projektu Zielona Ślęża, takiego rodzinnego projektu. Mam nadzieję, że tutaj gościliście obok u nas na stoisku gastronomicznym, także szerzymy też zdrowe życie, zdrowe jedzenie, zdrowe podejście do siebie. Tu wzięłam też książkę mojej nauczycielki Marzanny Radziszewskiej. Bardzo dobra pozycja właśnie dotycząca psychobiologii. A teraz chcę Was trochę przybliżyć do tego, co to jest. Więc psychobiologia opiera się, takie korzenie ma w totalnej biologii, w medycynie germańskiej. Chyba to nie wyjdzie dzisiaj. Jest duży wiatr. Recall healing, czyli dochodzimy do źródła, szukamy przyczyny, czyli nie tyle zajmujemy się objawem czegokolwiek, co nas dotyczy w życiu, ale najważniejsze jest to, żeby dojść do źródła. Źródło oczywiście jest w każdym z nas. Psychobiologia traktuje człowieka jako całość związaną z ciałem fizycznym i ze świadomością. My jesteśmy świadomością, która zajmuje ciało fizyczne. I teraz na tyle, ile mamy kontakt z tą świadomością, i tutaj kłania się mapa poziomów świadomości Hawkinsa, też polecam, no to na tyle dbamy o swoje ciało i jesteśmy świadomi tego, co się dzieje w tym naszym ciele. I potrafimy odczytać nasze ciało. Jeśli chodzi o dalej temat psychobiologii, to traktuje ona chorobę jako efekt stresu, czyli wszystkie dolegliwości, jakie mamy związane z naszym ciałem, są według psychobiologii efektem emocji, które są związane z tym, że rzeczywistość, która nas otacza, która nas dotyka, wszystkie nasze doświadczenia
nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami. I wtedy następuje w nas spięcie, następuje konflikt. Taki konflikt, który przekłada się na poziom ciała, jest to bardzo często konflikt długotrwały, który przeżywamy w samotności, gdzie jeszcze mamy takie poczucie, że nie ma na ten moment rozwiązania. I tworzą się zapisy. Psychobiologia traktuje też i generalnie zajmujemy się takim szukaniem, jesteśmy swoistym detektywem. Ja tak towarzyszę ludziom przy tym, żeby docierać do, tak jak mówiłam, do przyczyn. Przyczyny mogą być wszelakie. Bierze się pod uwagę nasz okres prenatalny. Mało tego, bierze się pod uwagę 9 miesięcy przed momentem poczęcia. Bierzemy pod uwagę też wszystkich naszych przodków, czyli wszystko to, co nie zostało rozwiązane w naszych liniach rodowych, czy ojca, czy matki. Jest szansa, że możemy sobie z tym poradzić, że możemy to rozwiązać, dzięki czemu mi też na tym zależy, bo jestem matką, żeby to nie przeszło na moją córkę. Także no jest oczywiście, budzi się też odpowiedzialność związana z rolą rodzica, że jeżeli moja mama sobie z czymś nie poradziła, czy moja babcia, czy prababcia, no to jeżeli ja sobie z czymś nie poradzę, no to będzie to spadek, a nikt chyba nie chce takiego spadku. Jeżeli już rośnie nam świadomość. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że tej świadomości, jaka jest nam dostępna, no mamy tyle, na ile mamy duży potencjał i inteligencji emocjonalnej. Jeżeli tutaj reagujemy, a wszyscy tak reagujemy, automatycznie, no to trzeba się przyjrzeć temu automatowi i poszukać różnego rodzaju przekonań, które budzą ten automat, czyli nasz odruch, jakikolwiek, z czymkolwiek nie byłby związany. I tutaj psychobiologia mówi o tym, że 95% naszych reakcji jest nieświadoma, czyli leci z mózgu automatycznego, który jest nastawiony przede wszystkim na przetrwanie. Tutaj jest ściśle związany z biologią i tutaj nie ma żadnej rozkminki, jest po prostu odruch. Cóż jeszcze mogę wam powiedzieć na wstępie? No, dla mnie jest to od kilku lat już moją pasją. Takie poszukiwania, to co ja widzę, co się dzieje w moim życiu, w życiu osób, które przychodzą do mnie na konsultacje, jak się zmienia ich tak naprawdę nie tylko oni, ale rodziny, bo to wiadomo, że jeżeli ja się zmieniam, jeżeli ja podnoszę stopień swojej świadomości, to wszystkie osoby, szczególnie mi bliskie, z którymi jestem połączona, też się zmieniają. Więc w ten sposób wiem o tym, że mam wpływ na polepszenie świadomości na naszej planecie. Tylko od siebie i w ten sposób jestem w stanie jakoś tam wpłynąć na to, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast zajmując się stricte tym, co jest na zewnątrz, to według oczywiście mnie i moich doświadczeń to szkoda energii. Ponieważ jest tutaj dość mało czasu, jest tylko pół godziny do dyspozycji, te medytacje oczywiście można rozbudowywać i one są długie. Ostatnio też byłam współorganizatorką festiwalu Życie w Zdrowiu, tam miałam trochę więcej przestrzeni. Fajnie jest, jak taka medytacja zakończy się tak zwanym resetem. Reset u mnie przynajmniej polega na tym, że jest masaż dźwiękiem. Tutaj niestety nie ma takiej możliwości, może następnym razem albo przy jakiejś innej okazji.
Też są nagrania, jakbyście mieli ochotę wejść na festiwal Zielona Ślęża, którą też żeśmy organizowali w zeszłym roku. W tym roku niestety nam nie wyszło. Tam też są nagrania związane właśnie z takimi medytacjami. Słuchajcie, medytację można robić samemu, ale powiem wam też, że łatwiej jest, jeżeli te medytacje są prowadzone. Jeżeli po prostu najpierw sobie przesłuchamy, zobaczymy, czy nam to pasuje i można je stosować do momentu, aż nie będziemy widzieć zmiany w swoim życiu. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam teraz na medytację, oczywiście w miarę możliwości, bo tutaj nie ma takiego komfortu, żeby każdy mógł się położyć, ale te osoby, które mogą, to proszę się położyć albo wygodnie sobie usiąść. Na tyle oczywiście, ile to jest możliwe. Także zamykamy oczy. I będziemy się zajmować konfliktem biologicznym związanym z poczuciem odrzucenia. Ja sobie pozwolę usiąść, będzie mi wygodniej. Zamykamy oczy, rozluźniamy dół brzucha. Robimy głęboki, wydłużony wdech i jeszcze dłuższy wydech. Rozluźniamy całe ciało. Będziemy się starali stworzyć w naszym ciele przepływ. I jeszcze wdech, głęboki, wydłużony. I wydech. A teraz poszukaj w swoim ciele miejsca, w którym być może jest energia związana z poczuciem odrzucenia. Na początek weźmiemy rodziców. Może zostaliście oddani do żłobka, może na wychowanie do babci, może byliście bici, niesprawiedliwie osądzani. Może wydawało wam się, że rodzeństwo jest od was ważniejsze. Szukaj w swoim ciele miejsca, które się teraz odzywa. Może ma swoisty kolor. Może odczuwasz pieczenie, może ścisk, może drżenie. Co z tobą rezonuje? Jakie uczucia? Złość, samotność, gniew, upokorzenie. A może jakieś inne uczucie? Z czym rezonujesz? Oddychaj w to miejsce. To jest tylko energia, która nie jest ani dobra, ani zła. To ty nadajesz jej znaczenie. Oddychaj.
Oddychaj w to miejsce. Puszczaj wszystkie myśli, żadnej nie zatrzymuj. Myśli nie są twoje. Te emocje też nie są twoje. Nie warto się z nimi utożsamiać. To doświadczenie jest twoją drogą do przebudzenia. Podejmij decyzję. Czy chcesz uwolnić konflikt poczucia odrzucenia? Wyobraź sobie, że ta energia rozchodzi się po całym twoim ciele. I oddychaj głęboko. Wypuść ją. Niech płynie. Oddychaj głęboko. I poczuj, czy jest w twoim ciele takie miejsce, które jest odpowiedzialne za poczucie odrzucenia przez kogokolwiek, partnera, partnerkę, kolegę z szkoły, z pracy, przyjaciela, przyjaciółkę, przez kogokolwiek. Gdzie to czujesz? Skup uwagę na tym miejscu. To jest ugrzęźnięta twoja energia. Pamiętaj, ona nie jest ani dobra, ani zła. Warto podnosić swoje poziomy świadomości i puszczać to, co nam nie służy. Nie utożsamiaj się z tą energią. Ona jest tylko po to, żeby ciebie o czymś poinformować. Nie jesteś tą energią, ani nie jesteś tymi emocjami, ani też myślami, które się pojawiają. Puszczaj wszystko swobodnie. Niech płynie. A w miejsce tej energii powstaje luz i odprężenie. Lekkość. Poczucie odrzucenia łączy się z przekonaniem, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Takie przekonanie nikomu nie służy. Uświadom to sobie. Kim jesteś? I po co tu jesteś? Wypuszczaj z siebie te niskie poziomy świadomości. Idziemy coraz wyżej. Jesteśmy już w nowej erze. Żeby przejść do poziomu serca, musimy wejść już na poziom czakry gardła, gdzie już nie ma miejsca na okłamywanie siebie ani kogokolwiek innego. Oddychaj głęboko.
jesteś świadomością, która zajmuje ciało człowieka. Teraz jest czas na otwieranie serca i na słuchanie tego, co serce ma nam do powiedzenia. Pierwszym krokiem do otwarcia serca jest myślenie i mówienie o sobie dobrze. Oddychaj głęboko. Niech w Twoim ciele powstanie przepływ. Nasze ciało połączone jest z polem kwantowym, ze wszystkimi i ze wszystkim. Nie jesteś tu sam, sama. Im będziesz częściej mówił i myślał o sobie dobrze, tym tobie i wszystkim wokół będzie lepiej. A teraz skup się na dole brzucha. Weź 5 głębokich, wydłużonych wdechów i wydechów, tak, żeby dół brzucha się unosił. Po czym odlicz od 1 do 5 i otwórz oczy. Witam wszystkich na planecie Ziemia. Słuchajcie, zaproponowałam tak naprawdę z punktu widzenia psychobiologii najtrudniejszy konflikt. Konflikt odrzucenia jest jednym z najtrudniejszych. Polecam sobie to robić nawet codziennie, wieczorkiem, żeby się pozbywać właśnie tego, tej ugrzęźniętej naszej energii. Im będziemy więcej konfliktów rozwiązywać, tym będzie nas w nas więcej. I nam będzie lepiej i tak jak już mówiłam, wszystkim wokół będzie lepiej, czego Wam i sobie serdecznie życzę. Proszę poczytać, jeżeli będziecie mieli ochotę oczywiście, pozaglądać, co to jest ta psychobiologia, co to jest nowa medycyna germańska, bo to naprawdę są tematy, które każdego z nas dotyczą i tutaj też słyszałam, nieraz było mówione o tym, że tak naprawdę nikt nikomu nie pomoże, każdy tylko i wyłącznie sam może cokolwiek zrobić. Ja jako konsultantka psychobiologii czy ajurwedy absolutnie nie ponoszę odpowiedzialności za klientów, którzy do nas przychodzą. Działam na 100% i to jest moje zadanie, żeby działać na 100% i w miarę możliwości towarzyszyć osobom, które do mnie przychodzą. Natomiast do Was należy podjęcie decyzji i uszanowanie tej decyzji, w którą stronę chcecie iść. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia może w przyszłym roku tutaj na Lado Dei. No, dziękuję.